Rozmowy przy Małej Czarnej. Dzisiaj w Poznaniu o godzinie 19 odbędzie się spotkanie, otwarte spotkanie z autorem projektu Bezpieczny Kazbek. Ale my mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, ponieważ gość Marcin Błyński, ratownik medyczny, uczestnik wypraw wysokogórskich, no i właśnie wspomniany autor tego projektu, jest gościem dziś Małej Czarnej. Bardzo dziękujemy, że Pan przyjął nasze zaproszenie i przyjechał do nas prosto z Gdańska. No z Warszawy, ale tak. Lepiej z Gdańsk miało być. Witam serdecznie. Dzień dobry. To może na sam początek zadamy pytanie, dlaczego Kazbek? Krótko. Skąd to się wzięło? Dość skomplikowana historia, ale pokrótko. Po pierwsze, Kazbek jest bardzo popularnym miejscem dla turystów z Polski. Jest łatwo dostępny, stosunkowo tanio, bo do Gruzji bardzo łatwo i tanio się teraz dostać. Gruzja też jest bardzo przyjazna dla Polaków i rzeczywiście ten ruch turystyczny jest przeolbrzymi tam. A my mamy jako Polacy taką naturę wchodzenia wszędzie i bardzo lubimy chodzić po górach. Skąd myśmy się tam wzięli? Myśmy się tam wzięli dlatego, że najpierw braliśmy udział w dwóch takich akcjach poszukiwawczych, gdzie szukaliśmy zaginionych Polaków w tamtym rejonie. Doszliśmy do wniosku wspólnie zresztą z konsulem naszym polskim w Tbilisi, że trzeba to troszkę zmienić i zacząć działać prewencyjnie. I pojawiły się tam pierwsze przymiarki do różnego rodzaju projektów takich informacyjno-prewencyjnych. Czy najpierw zaczęło się od tego projektu Kazbek nie lubi singli? Dokładnie, to był projekt w ogóle totalne dziecko Piotra Apostolidisa, naszego konsula. Projekt polegał na tym, że zostały wyprodukowane i postawione na podejściu duże tablice metalowe z napisem po polsku przede wszystkim Kazbek nie lubi singli, po angielsku i po gruzińsku, które miały informować i przestrzegać ludzi przed zagrożeniami, jakie są związane z tą górą. Mhm. A dalszym krokiem był najpierw pilotaż w 2016 roku, potem już cały sezon letni 2017, no i teraz przygotowujemy się do kolejnego sezonu 2018, projektu Bezpieczny Kazbek. Z czego wynika popularność tej góry? Bo nie jest aż tak trudna do zdobycia i chyba dlatego, że jest też tania. No właśnie, to tak jak mówiłem, że dotarcie do samego Kazbeku jest banalnie proste, jest bardzo szybkie i stosunkowo tanie. Jak ktoś się dobrze spręży, to jest w stanie wsiąść w Warszawie w samolot i po 8-10 godzinach rozpocząć podejście pod szczyt już. Mhm. Szybciej niż wyjazd w Bieszczady. No dokładnie, no to jest porównywalne czasowo z wyjazdem w Tatry z Warszawy. I grupa ratowników stacjonuje w stacji Meteo, tak? To jest na poziomie ponad 3700 metrów nad poziomem morza, tak? Tak, baza Meteo to jest 3653 metry nad poziomem morza. Tam mamy swoją bazę obok stacji Meteo, baza namiotowa. I wszystkie osoby, które chcą wejść na szczyt, muszą i tak minąć waszą bazę. Muszą, nie muszą, ale zdecydowanie przechodzą obok naszej bazy i bardzo, bardzo często z tymi ludźmi mamy do czynienia w sensie takim, że przychodzą zapytać się o warunki, zapytać się o prognozę pogody, porozmawiać, dowiedzieć się na przykład jak obecnie wygląda droga na szczyt. Zresztą w bazie Meteo praktycznie wszyscy robią pierwszy lub drugi nocleg aklimatyzacyjny, więc mamy z tymi ludźmi kontakt przez dobę albo dwie nawet. Mhm. Zanim wejdą do góry. Mhm. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że pan spotykając osoby, które chciałyby dalej iść na górę, jednak powiedział, że lepiej, żeby zawrócili z tej drogi? Zdarzają się sytuacje, w których uknuliśmy takie sformułowanie, że nie rekomendujemy wam wejścia do góry. Aha, dlaczego? No, nie możemy nikomu zakazać niczego, tak? No, ludzie robią to, co chcą robić i nie możemy im w tym przeszkodzić. Ale są ludzie tak bardzo skrajnie nieprzygotowani do tego, żeby wejść i sprzętowo, i pod względem umiejętności czy wiedzy, że no, widząc ten brak przygotowania, staramy się zasugerować, żeby nie wchodzili. Tak, zasugerować im zmianę planów. Czyli na czym w takim razie polega takie idealne przygotowanie się do wejścia na ten szczyt? No przede wszystkim to nie może być pierwsza góra w życiu. Bo zdarza się, że ludzie przychodzą, próbują wchodzić na Kazbek, a ich jedyne doświadczenie to jest Babia Góra wcześniej. Mhm. To jest troszkę za mało, dlatego że na Kazbeku mamy zagrożenia, o których po prostu nie mają pojęcia. Nie wiedzą,
że to jest tak niebezpieczne. Chociażby sam lodowiec, tak? Żeby wejść na szczyt. Przynajmniej minimum dwa razy musimy się przedostać po mocno uszczelnionym lodowcu. No i sprzęt. I trzeba być wyposażonym do tego. W jaki sposób? Raki, czekan, kask. Na lodowcu musimy się wiązać liną. Dobrze, jak mamy jakieś pojęcie o nawigacji, bo górna część, a szczególnie wyżne plato, jest bardzo trudne nawigacyjnie. Jak tylko się pogoda psuje, to niestety ludzie się tam gubią bardzo, bardzo. No i świadomość wpływu wysokości, bo to chyba jest najczęstsza w ogóle nasza bolączka tam u nas w bazie, że ludzie chorują na chorobę wysokościową, bo nieodpowiednio się do tego zdobywania, do wychodzenia do góry nieodpowiednio przygotowali. Mhm. Dobrze, a jak dojdzie do tej najtrudniejszej, najbardziej niebezpiecznej sytuacji, że ktoś potrzebuje waszej pomocy, to jak przebiega cała akcja ratunkowa? No dużym problemem w tamtym rejonie jest to, że nie ma zasięgu telefonów komórkowych albo jest bardzo szczątkowy. W związku z czym ta informacja o wypadku dość późno do nas spływa. To jest jakby pierwszy problem, który działa na niekorzyść tej poszkodowanej osoby. No jeżeli już tą informację otrzymamy, najczęściej to jest tak, że ktoś po prostu schodząc mija sytuację niebezpieczną albo specjalnie schodzi do nas, dociera do nas do bazy, informuje nas o tym. Zdarzają się wyjścia, my to nazywamy prewencyjne, czyli ustalamy z kimś, kto wychodzi do góry, godzinę alarmową, czyli do której powinien się pojawić. Jeżeli się nie pojawia, dodajemy sobie jeszcze jakiś tam bezpiecznik czasowy i jeżeli nadal nie ma nikogo w bazie, to prewencyjnie idziemy do góry po prostu. I ile mieliście interwencji na przykład w zeszłym roku? Musimy to trochę rozdzielić, bo takich interwencji typu wyjść po kogoś mieliśmy kilkanaście, ale na przykład medycznych interwencji ponad 100. Mhm. To jest jedno i z drugim troszkę, no to inny charakter działań zupełnie. Dzisiaj o godzinie 19 w Poznaniu ma pan spotkanie. I to jest spotkanie otwarte, więc każdy, kto nawet wśród naszych słuchaczy, kto byłby zainteresowany tym tematem, może na tym spotkaniu się pojawić. Gdzie pan się dzisiaj widzi? Widzimy się o 19 w klubie Meskalina na Starym Rynku. Mhm. A gdyby ktoś był zainteresowany, by dołączyć do waszej grupy, by wesprzeć was w tym projekcie, to jakie musi spełnić wymagania? Przede wszystkim, no to rekrutujemy, znaczy inaczej może, bo rekrutacja do naszego projektu na ten sezon już się zakończyła. Znaczy jest w toku, ale zbieranie chętnych już się zakończyło. Było dużo chętnych? Było sporo chętnych, z tego udało nam się wyselekcjonować kilka osób, z którymi bardzo chcemy współpracować i które stanowią dla nas bardzo cenne wsparcie. No tak, a jeżeli ktoś będzie chciał do nas dołączyć, to zapraszamy w przyszłym sezonie na naszym fanpage'u. Informacja o rekrutacji jest zawsze dość wyraźnie zaakcentowana. Jest duże zainteresowanie? Jest dość spore. Kilkadziesiąt osób w tym roku złożyło akces. I można was jeszcze wesprzeć finansowo? No zdecydowanie można, bo bez tego niestety ten projekt się nie uda. Nie mamy na chwilę obecną żadnego partnera finansowego, takiego, który pozwoliłby ten projekt zrealizować bez dokładania przez ratowników. Więc oczywiście tak, no, można wpłacać bezpośrednio na fundację, która realizuje projekt, czyli Fundację Medic Rescue Team. Można odłożyć 1% na Fundację Kukuczki, która w jednym z celów szczegółowych, czyli właśnie Bezpieczny Kazbek, zbiera też na nas. Można się dołożyć na portalu pomagam.pl. Mamy też swoją zbiórkę uruchomioną. Kilka ścieżek do wsparcia projektu.